Witam Państwa serdecznie na kanale Warcaby w kolejnym odcinku Warcabowych Analiz. Ja się nazywam Damian Reszka, a dzisiaj po raz kolejny pokażę Wam wyjątkową partię, dlatego że graną pomiędzy warcabistą, a właściwie warcabistką, a panem, który jest z warcabami na co dzień, niezwiązany, Bartoszem Demczukiem, członkiem grupy kabaretu Młodych Panów. Gra ta miała miejsce w programie Uchem Zimocha 25 stycznia 2021 roku, gdzie, jak nie trudno się domyśleć, prowadzącym jest oczywiście pan poseł, pan redaktor Tomasz Zimoch. Białymi wspominany przed chwilą pan Bartosz, czarnymi dwukrotna mistrzyni świata Natalia Sadowska, arcymistrzyni międzynarodowa. Wydaje się, że biały będzie skazywany w tym pojedynku na pożarcie. Czy tak faktycznie było, dowiecie się już za chwilę. Jak widzicie, w prawym górnym rogu ekranu już 23 kwietnia rozpocznie się w Warszawie mecz Natalii o trzeci tytuł mistrzyni świata w jej karierze. Będzie rywalizowała z Rosjanką Tamarą Tansy-Kurzyną, która 6 razy aż zdobywała ten tytuł w swoim życiu. Do organizacji meczu na właściwym poziomie oczywiście potrzebujemy Państwa wsparcia, wsparcia sponsorów, mediów w promocji tego wydarzenia, jak również tych, którzy by chcieli nawet najmniejszą cegiełkę dołożyć do organizacji tego wydarzenia. W opisie pod filmem znajdziecie linki m.in. do zrzutki na rzecz funduszu organizacyjnego meczu Natalii, jak również sposób promocji meczu przez wsparcie celu charytatywnego, czyli symultanicznej gry Natalii z 15 przeciwnikami. Zostały ostatnie miejsca, a wszystkie pieniądze trafiają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc gorąco zapraszam do wzięcia udziału i wsparcia którejś z tych gałęzi organizacji i promocji meczu. Przechodząc do analizy, pan Bartosz zaczyna pierwszym posunięciem 33-28, no i od razu należą się panu Bartoszowi wielkie brawa, dlatego że nie każdy zawodnik, który nie miał dużo styczności z warcabami, zaczyna w ten sposób, a to jak najbardziej poprawne rozpoczęcie partii, dlatego że pion próbuje walczyć o centrum planszy, o środek, który, podkreślam, bardzo często jest tak w warcabach ważny. Natalia odpowiada 18-23. No i też wielu graczy boi się takich rozwiązań, tak zwanych symetrycznych, że przeciwnik będzie po naszym posunięciu odpowiadał w taki sposób, jak lustrzane odbicie naszych ruchów. 39-33, 12-18, dzieje się cały czas ta symetria. 43-39, teraz 7-12, troszkę zmienia Natalia, no i to jest uzasadnione, bo często lepiej wyciągać te piony ze strony boku do środka niż te z środka na bok, jak tutaj przy ruchu panu Bartosza można było zobaczyć. 31-27. No kolejne świetne zagranie pana Bartosza. 31-27, dlatego że punkt 27, który w ten sposób zajął, również jest bardzo ważnym centralnym pionem. Natalia nie ustępuje. 20-24. Teraz to ona podpatruje swojego przeciwnika i próbuje kopiować jego ruchy, bo one są tak dobre. 36-31, 14-20. To też było bardzo dobre zagranie ze strony pana Bartka, dlatego że aktywizuje taki pion 36, bandowy, odstający, który za dużo nie ma roboty i przesuwa go w kierunku środka planszy. Bardzo ładnie, super, gratulacje. Po 14-20 czarnych, no ten 31-26 to jest może ruch, z którym można było poczekać, bo to jednak faktycznie zajmowanie band. Natalia gra 10-14, 37-31, no już tutaj chyba po tych pierwszych ruchach stracił koncentrację pan Bartosz, no i zaczyna przesuwać się w kierunku boku w warcownicy. 5-10, 41-37 to fajne posunięcie i teraz 24-29. Natalia wypala z atakiem, przesuwając się na tak dalekie pole już po stronie, można powiedzieć, warcownicy przeciwnika. I co najważniejsze, w ten sposób zastawia bardzo chytrą pułapkę. Kombinacje albo przeprowadzamy od razu, albo robimy je w taki sposób nienatychmiastowy, zastawiając groźbę, a nóż przeciwnik nie zobaczy i da się nabrać. Niestety, pan Bartosz daje się nabrać ruchem 46-41. Dlaczego? Dlatego, że Natalia oddaje teraz 29-33. To jest bardzo trudny do znalezienia ruch, zwłaszcza dla osób, które tej gry kombinacyjnej nie mają we krwi i nie rozgrywają dziesiątek, setek, a nawet tysięcy warcabowych partii. Pan Bartosz zabił na 29 i Natalia oddaje 17-21.
wykorzystuje tę swoją kolumnę, czyli trzy piony w linii jednej przekątnej, jeden po drugim, 6, 11, 17 i teraz oddaje piona i wykorzystuje taką niedobrą współpracę 26 i 28, bo takie piony łatwo powiązać kombinacyjnie, łatwo wykorzystać, właśnie oddać jednego, a po biciu zabrać 1, 2 i 3 aż na pole 24. Wiecie o tym, że to była pułapka taka nienatychmiastowa, zastawiona przez Natalię, czy można było w jakikolwiek sposób się przed nią chronić, a no można było zaatakować na przykład w tej pozycji 39-33, można było spróbować jakoś wymienić 38-33 i w ten sposób nie dać się czarnym wygrać materiału. No ale stało się jak się stało. Jeden pion więcej po stronie Natalii, co dalej będzie się działo, jaki plan obrony obierze pan Bartosz, bo pozycja no z jednym pionem więcej, nawet na arcymistrzowskim poziomie, to jest bardzo często już przegrana, nie chcę przekreślać szans, ale wielu zawodników już teraz by się poddało, zwłaszcza grając z tak ikoniczną zawodniczką jak Natalia Sadowska. 15-20, Natalia nie czeka, dalej te piony z bandy przesuwa do centrum. 30-25, no i kolejne pole bandowe zajęte, takie dwa tempa stracone, a Natalia w tym czasie ustawiła 10-15, kolejną kolumnę i kolejny sposób zagrażania swojemu przeciwnikowi. 31-26, no i już idą te bandy jeden za drugim. 6-11, znowu piękne wyciągnięcie piona, który normalnie w partii nie grał, 6 i przesunięcie go na jakieś pola typu 17, gdzie już tutaj jest centrum, przeszkadza i jest sposobem na to, żeby przeciwnika dokończyć. 37-31, 11-17, 41-37. No nie ma za dużo tych kolumn, jakichś takich właśnie sposobów na to, żeby formacji wykorzystać, pogrozić Natalii. Natalia 2-7, 42-38, 7-11, 39-33. No i kolejny raz wypala 24-29. W partiach arcymistrzów zobaczymy, że ten pion 1 na 6, on tutaj zawsze zdąży przyjść, nie ma co tracić tych temp. Trzeba atakować, szybko przesuwać się, walczyć o to centrum. I tak właśnie robi to Natalia. Wymienia i bije na 29 po raz kolejny, zajmując to aktywne pole. Wcześniej pozwoliło jej to zrobić wygrywającą kombinację, jak będzie teraz. 44-39, no teraz ten ruch 1-6, 48-43, no i 14-20. Gdzie bije Natalia? Do przodu czy do tyłu? Oczywiście, że do przodu. Przesuwa swoje kamienie dalej, próbując wywierać presję na przeciwniku i zbliżać swoje piony dobrymi wymianami do damki. 35-30. Powtarzam jak mantra o tych dziurach, pustych, wolnych przestrzeniach między pionami. Zobaczcie, ile ich teraz w pozycji pana Bartosza się pojawiło. Czy to kończy się jakimś rozwiązaniem taktycznym, kombinacyjnym? No oczywiście musi się tak skończyć. Natalia oddaje 39-34 i po biciu jednego przez czarny zabija dwa piony. I teraz już dwa więcej po jej stronie. 45-40 to jest bardzo fajne posunięcie, jak już mówiłem, aktywizacja tych słabych, daleko stojących pionów, więc kolejny raz muszę pogratulować panu Bartoszowi tutaj zmysłu strategicznego, bo strategia w warcabach to gra pozycyjna, czyli właśnie umiejętność rozstawiania tych pól, tych kamieni, pionów na właściwych polach. 4-9, 50-44 i 20-24, kolejne posunięcie Natalii w kierunku centrum. 47-42, 19-23, 39-33, 9-14, 44-39. No tutaj sekwencja bardzo konkretnych, fajnych posunięć zarówno ze strony Bartosza, jak i ze strony Natalii. Czyli ta walka o centrum ciągle trwa. 14-19, 40-34, bardzo fajnie, ale 24-29, bardzo silna wymiana ze strony czarnych, no i ona doprowadzi jednak do niebezpieczeństwa w pozycji białych z uwagi właśnie na tego piona osamotnionego taktycznie, zaraz zresztą to zobaczycie na polu 34. Natalia dzięki tej wymianie, to jest bardzo fajne zagranie, warto nawet je przeanalizować głębiej. Spójrzcie, że teraz nie działa kolumna z wierzchołkiem na polu 23, dlatego że to pole jest wolne, to pole 14. Czarne przez to nie mogą oddawać w tym kierunku, bo białe by najczęściej zbiły po prostu jeden i dwa kamienie. W takim wypadku co Natalia zrobiła? Wymieniła 24-29, pozbyła się ze swojej pozycji tego piona na polu 19 i co się dzieje? Pięknie kolumna 12-18-23 działa. Takie kolumny w centrum są potężnie silne, jak najbardziej trzeba je ustawiać. Czym Natalia grozi? Ano tym, że odda za chwilę tego jednego piona, pan Bartosz pobije, a Natalia po prostu skasuje dwa na pole 40.
Ja, czy można było się przed tym obronić? No już słuchajcie, niestety nie. Już tutaj nie było jak się przed tym obronić. I tak taki optycznie najlepiej wyglądający ruch wybrał pan Bartosz 38-33, ale Natalia ładuje po prostu 23-28, wykorzystuje tę kolumnę. Teraz jeszcze oczywiście trzeba było zabić na pole 22, 1, 1, czarne by pobiły 2 z przerywem na damkę, wygraniem partii, no ale tutaj niedopatrzenie ze strony Bartosza, bo pobił on 32 na 23, no i teraz czarne nie biją dwóch pionów, tylko aż 3, lądując na damce na 47. Pozycja jest już praktycznie beznadziejna, tym bardziej, że po kolejnych dwóch posunięciach Natalia poświęca swoją damkę, ale za tę damkę kasuje aż dwa piony białych. No i gruźb jest co niemiara w tej pozycji 49-44 i jeszcze 17-21. Oddaję jednego piona, wykorzystuję tę kolumnę 6-17, która była już tak dawno temu ustawiona. Czekała na swój moment i zabija 11 na 33. Niektórzy by widzieli teraz możliwość oddania 32-28, wycofania czarnego piona, żeby zabić w następstwie dwa blisko damki, ale po takim ruchu, słuchajcie, po prostu damka zabija, a nie pion. Nie ma czegoś takiego jak pierwszeństwo bicia damki, oczywiście może bić albo damka, albo pion, ale tutaj dużo korzystniejsze dla czarnych byłoby po prostu zbicie damką. Niemniej taki ruch nie miał miejsca w partii, dlatego że poszło 27-22. Natalia zabija damką białego piona po 32-28, zagrywa 33-38 i po 28-23-12-18, bicie 44-39 i 13-18 w zamian za dwa piony swojego materiału zabija ostatnie dwa piony białych, no i realizuje tę przewagę, którą miała od momentu, kiedy pan Bartosz wpadł na kombinację. Muszę pana Bartosza bardzo mocno pochwalić za to, jak grał, że walczył o to centrum, że te ruchy były naprawdę solidne, długo się trzymał, no ale w końcu nie dał mistrzyni świata rady, ale spokojnie, mistrzyni świata wielu z nas nie dałoby rady, więc nie ma się co tutaj dziwić. Jeżeli spodobał się państwu ten materiał, to gorąco proszę o zostawienie łapki w dół i zasubskrybowanie kanału, żeby kolejne tego typu filmy was nie ominęły. Zapraszam również do mediów społecznościowych Kabaretu Młodych Panów i na fanpage pana Bartosza. Linki znajdziecie w opisie, więc wchodźcie, wbijajcie i zwłaszcza w tym pandemicznym okresie przyda nam się trochę śmiechu, więc warto na YouTubie czy w innych mediach pooglądać skecze tego kabaretu. Zapraszam gorąco. Bardzo ciepło przyjęliście propozycję wyboru przez was kolejnej partii do warcabowych analiz, więc już teraz dla was kolejne trzy opcje. Numer jeden to partia moja z Natalią Sadowską, również z programu Uchem Zimocha. Numer dwa, ten sam program, partia z arcymistrzem Danielem Sadzikowskim, szachowym arcymistrzem, który zmierzył się z Natalią na wizji. I numer trzy to partia dwóch warcabowych mistrzów świata z początku lat 90. Aleksieja Czyżowa i Guntisa Walnerisa z pięknym planem okrążenia klina. Którą z tych mam zrealizować, napiszcie koniecznie w komentarzu pod filmem. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, cześć!